Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Pawlus. Otrzymałem list z pogróżkami wyklejony literkami z Kaczora Donalda i Dede Reportera, którym nakazano mi materiału o szpatułce. I to materiału nie jednego, ale co najmniej dwóch, za karę po prostu. Wiecie, jak to jest, wicie, rozumicie. Szpatułka, bardzo przyjemna maszyna, czechosłowacki Dedek. 8 gieru, premium, także można fajnie pozarabiać. Jeżdżę na dosyłaczu, na eksperymentalnym turbo i na optyce. Można oczywiście jeździć na najróżniejszych innych zestawach. Bardzo skuteczny jest zestaw na przykład z cichym wydechem. Jednakże ja takiego zestawu nie używam, bo po prostu brakuje mi mobilności. Lubię szpatułką grać agresywnie, co oczywiście kończy się często tragicznie. Ponieważ jest to maszyna, która nie wybacza błędów, bardzo duża jest to maszyna, całkiem spory Tedek, który lubi się zaświecić, no i nie macie absolutnie żadnego pancerza, wszyscy chętnie w was strzelają, więc jeżeli zdarzy się tak, że zaświecicie się, pojawi się żarówka, to często w momencie pojawienia się żarówki już tak naprawdę jesteście martwi. W Plutonie jestem z Dedem 87 niejakim oraz Alhantalasem, oni grają na czołgach ciężkich. Det na TS-54, czyli czołgu z WOT Plusa na dwururce, a Alhantalas grindował sobie nową japońską linię czołgów ciężkich, grał na Type 57. Det pojechał na ostro, mapa to oczywiście linia Mannerheima, pojechaliśmy linią B, no i Det przycisnął, Alhantalas pilnuje przepychacza, ja oddałem kilka blindów, niestety Alhantalas nadział się na BZT-176, a sami wiecie, jak to najczęściej się kończy. Dead tam wytrzymuje całkiem sporo tych batów od wroga, nie mogą sobie z nim poradzić, ma bardzo dobrą pozycję, no i nam udaje się strzelać. Przed chwilą widzieliście bardzo dobry strzał w Nomada, amunicja burząca. I czy tam odłamkowo burząca jest takim selling pointem, można powiedzieć, tego pojazdu. Mamy tutaj, na razie trochę narzekałem, że się świecimy, że mamy słaby pancerz, że łatwo jest zginąć, ale oczywiście nie grałbym szpatułką, gdyby nie miała też jakichś zalet. A bardzo lubię tę maszynę, ponieważ przede wszystkim ma bardzo, bardzo, bardzo dobre działo celne, ale też przede wszystkim mamy najróżniejszą amunicję do wyboru, którą możemy się fajnie pobawić. Jak widzieliście, wożę najczęściej taki zestaw porówno amunicji. Mamy pociski odłamkowo-burzące, które mają 420 średnich obrażeń i aż 100 penetracji. Niestety są dość wolne, jak wszystkie pociski na szpatułce. Później mamy standardową amunicję przeciwpancerną, aż 270 peny, czyli większość celów możemy śmiało sobie przebijać z podstawy amunicji. Nie musimy korzystać z golda. 250 alfy, co przy przeładowaniu około 4,5 lub poniżej 4,5 sekundy, zależy jaką mamy konfigurację. To jest spory ROW, spory DPM, no ale jeden za jeden raczej wymieniać się nie możemy, albo możemy, ale nie będzie to dla nas zbyt korzystne. Teraz bardzo ładny strzał w ogryzek tego Super Hellcata. Nawet widzicie, jak ta bitwa się rozgrywa, nie ma kiedy poopowiadać o amunicji. 330 penetracji na pociskach HIT, czyli na amunicji premium. No i te hity się przydają, zwłaszcza kiedy rzuca nas na dychy. Mamy już 3 fragi, 1800 obrażeń widocznych, było parę tych blindów, więc może coś tam jeszcze będzie. Jest 7 do 8. Wracamy się bronić bazy. Taką podjęliśmy decyzję, że zamiast tam atakować, to dużo sensowniej będzie po prostu pobronić. Jedzie kartofelek, jak widzicie, działo w tej bitwie bardzo dobrze nosi, a nawet jeżeli nie traficie, to za 4 sekundy z groszem macie kolejną pechę, także można po prostu poprawić to, co zepsuliśmy. Często jest też tak, że kiedy ktoś się zaświeci, to jest jedna okazja do strzału, bo po prostu każdy ma ochotę strzelić w wyświecony czołg. I różne skorpiony, i SU-130, i tam inne buraski strzelają w kogoś, kto się wyświecił. No i różnica jest taka, że oni strzelają na przykład za 500, albo na przykład jakaś dwurura walnie za 800, no a wy strzelicie za 250. Jeżeli wam polosuje pośrednich, a czasami losuje też mniej. Także no, dobry DPM i ta niska alfa to jest taka broń obosieczna. Dead spokojnie sobie wraca linią B, żeby świecić ewentualnie te maszyny, które będą atakować podjazd pod naszą bazę.
ja tutaj specjalnie zostałem, żeby tworzyć takiego jakby crossa. Wrogowie też troszeczkę się cofnęli. Także teraz tutaj strzał, który oczywiście nie musiał wcale wchodzić. Jedzie ta bezeta. Bardzo ładnie. Załadowaliśmy tutaj hity, bo z bezetą nie mam zamiaru się absolutnie certolić. Tutaj troszeczkę tak się gibał do przodu, do tyłu ten joch. I oczywiście mogłem w niego nie trafić. Mamy Black Prince'a. Zobaczymy, czy uda się go wypompować. Zmieniam oczywiście amunicję na zwykłe pepeki, bo tutaj 270 penny to jest aż nadto na Black Prince'a, który oczywiście nie jest jakiś bardzo miękki, ale nie ma sensu do niego strzelać z amunicji premium, która oczywiście jest bardzo droga. No i też tę cenę odczuwamy bardzo amunicji premium, ponieważ strzelamy w tempie, nie wiem, 1000 kredytów na sekundę, więc jak trochę tych hitów wystrzelimy, to naprawdę możemy na bitwie wyjść bardzo, bardzo in minus, bo pestka co 4 sekundy za tam 4 czy 5 tysięcy kredytów to naprawdę nie jest wcale aż tak mało. Mamy ponad 3,5 tysiąca obrażeń widocznych, udało się opanować w miarę sytuację. W tej bitwie jest 10 do 8, Dead tam najpierw przepchnął linię B, później się wrócił bronić bazę i tak naprawdę też wrogowie nie byli w stanie nic mu zrobić. Tutaj czekam na tego T-44-100, no taki strzał znowu bardzo optymistyczny, ale bardzo ładnie to weszło. Szpatułka ma bardzo przyjemne działo, ja bardzo lubię też żonglować amunicją, dobierać odpowiednie pociski do odpowiedniej sytuacji i ta bitwa też dobrze pokazuje właśnie to, że można się tak pobawić. Ja mam wielką przyjemność z grania tym T-deckiem, nie przepadam za graniem. Tutaj ładny burzaczek za 300, prawie 50. Nie przepadam obecnie za graniem na 10 tierach. Kiedyś bardzo to lubiłem, a szpatułka to jest dla mnie taki troszeczkę leopardzik 8 tieru, można powiedzieć. Podobny, szczerze mówiąc, styl gry i jeszcze można pozarabiać kredki. Tak wyglądała ta szybka bitwa. Przejdźmy do podsumowania. A screeny końcowe wyglądają następująco. Za tę bitwę wpadła odznaka mistrzowska pierwszej klasy. O M-kę na szpatułce, szczerze mówiąc, nie jest zbyt łatwo. Miałem bardzo dużo dobrych bitew, które ocierały się o M-kę, albo takich, kiedy na M-kę mi nie wystarczyło expa, a w inny dzień już by wystarczyło i M-ka by była. Ale nie ma się czym przejmować, mamy bardzo fajne medale. Duży koliber, wsparcie oraz Top Gun, bo mieliśmy 6 fragów, 4300 niecałe obrażeń widocznych, czyli chyba tyle, ile mieliśmy na liczniku, żaden blind nie wszedł, dało to 1365 bazowego expa, ale tę bitwę chciałem pokazać również dlatego, że bardzo ładnie postrzelaliśmy w plutonie. Dead miał drugi wynik, jeżeli chodzi o obrażenia, ale pierwszy wynik, jeżeli chodzi o expa. 4 fragi, aż 1473 bazowego expa, bo miał ponad 2000 jeszcze spota. Miał stalową ścianę, także taka bardzo ładna plutonowa bitwa, jak za starych czasów. Ciekawe, czy pluton szpatułki z TS-54 to nie jest taki nowy pluton na przykład Leoparda z obiektem 263, tak jak kiedyś lataliśmy na 10 tierach, kiedy 263 jeszcze był dychą i jechaliśmy prosto. Z tego względu właśnie chciałem wam pokazać tę bitwę. W tym filmiku, tak sobie myślę, pokażę może plutonowe rozgrywki na szpatułce, jakie miałem. Nie są to może bitwy z najlepszymi wynikami liczbowo, jakie osiągnąłem, ale są to bitwy, które z jakiegoś względu mnie zaciekawiły, a tutaj przy dobrym losowaniu po prostu pozamiataliśmy wrogów, zrobiliśmy 10 fragów, 8 tysięcy około łącznie obrażeń, bardzo ładne wyniki bazowego expa, dlatego tę bitwę właśnie zdecydowałem wam się pokazać. Kusiło mnie też, żeby zrobić ją z perspektywy i swojej, i Deada, ale technicznie nie było to takie proste, a zaraz będzie aktualizacja i powtórki się popsują, więc troszeczkę czas mnie goni. No i tak jak wspomniałem, list z pogróżkami, także sami wiecie. Przejdźmy do kolejnego starcia. Witamy w kolejnej bitewce, tym razem na mapie. Jak się nazywa ta mapa? Miasto Duchów, tak jest. Losowanie na dziewiątki, także może trochę mniej korzystne, ale dziewiątki są na pół z ósemkami, więc nie jest wcale aż tak źle. W plutonie jestem z Deadem na TS-54 i z Kulerkiem, który jedzie na Nomadzie, czyli tak naprawdę na Charioteerze, który był wersją Charioteera, która była nagrodą za mini maratonik taki związany z filmem Snatch, z filmem Przekręt. Podjeżdżam najpierw na narożniczek, zobaczyć, czy nasz AMX 1390 coś wyświeci. Zazwyczaj jest tak, że te lighty w
pozaświecają się nawzajem i trzeba po prostu postrzelać, żeby pomóc naszemu Lightowi. Niestety tutaj akurat jest tak głupio, że jestem za budynkiem, ale patrzę, czy może uda się znaleźć jakiś przestrzał, przeładowanie na pocisk odłamkowo-burzący i jeszcze kawałek jakby podjechał do przodu, to mógłbym go trafić, liczę na to. Oddałem blinda, bo może by się ruszył, ale nasz KPZ-50T rozwalił go. Dead wjeżdża do miasta tutaj po lewej stronie, po linii 7, a ja się przyglądam. Tę bitwę zdecydowałem się pokazać, bo to będzie taki mini wyciąg. Bitwa dość długa i bardzo ciekawa moim zdaniem. Dlatego mimo, że wynik też nie będzie jakiś oszłamiający i zdarzało mi się robić lepsze wyniki na szpatułce, no to tutaj po prostu no będzie fajnie, będzie co oglądać. Taką mam nadzieję, że wam też ta bitwa się spodoba, mi się bardzo podobała. Wybrałem setup z większą ilością amunicji, takiej, nazwijmy to, przeciwpancernej ogólnie rzecz biorąc, czyli mniej burzaków, dlatego że jest to dość twardy line-up. Mamy dwa typy, mamy Type'a, mamy Alpine Tigera, mamy BZ-166, TNH-sza, Ferdynanda. Także tutaj stwierdziłem, że nie będę miał może aż tak dużo celów, żeby strzelać z burzaków i korzystać z intuicji i z tego, żeby pokarać przeciwników potężną alfą, jaką mają pociski odłamkowo-burzące. Znalazłem tutaj ładny przestrzał na tego Alpine Tigera w mieście. Odległość jest dość duża. Oczywiście część tych strzałów nie wejdzie, bo tak celuje gdzieś tam między murkami, ale jest też szansa, że kogoś tam trafię. Niestety kulerek na nomadzie pojechał a la Bertonik na otro, no i niestety nie udało mu się wyspotować 7000, niestety zakończył swój udział w tej bitwie. Rozwalamy Type'a 68, także mamy pierwszego fraga na naszym koncie. 1200 obrażeń, bardzo przyjemny początek bitwy. 2 do 2, w HP-kach dość podobnie. Dedu próbuje sobie radzić w mieście. My straciliśmy, no właśnie, kulerka na nomadzie, czyli TDK oraz 1390, czyli Lighta, ale przeciwnicy też Lighta już nie mają, czyli można powiedzieć, że nie jest to aż taka zła wymiana. Leo PTA pada w naszej drużynie, rozwaliła go wroga szpatułka, także będę tutaj konkurował o to, żeby być lepszym graczem na szpatułce niż ten przeciwnik. Zdecydowałem, że tam po lewej stronie nie mam w sumie czego szukać. Znowu działa intuicja, bo miałem oczywiście burzaka załadowanego, ale ładujemy zwykły pocisk przeciwpancerny. Bez problemu przebijamy się przez te BZ-te. Ted rozwala Alpine Tigera. Rozwalamy również Type'a 68, Patton Tanka, jest 6 do 3. Wydawałoby się, że no mamy znaczną przewagę i że w sumie prowadzimy, ale jak widzicie, w HP-kach nie wygląda to wcale aż tak kolorowo i zapewniam was, że jeszcze wrogowie tutaj troszeczkę krwi nam napsują. Większość walk toczy się tak naprawdę w mieście, w centrum mapy, tak jak to zazwyczaj bywa. Ja tutaj zdecydowałem się, o teraz piękny strzał w taki ogryzeczek tego TNH-sza. Drugi strzał już niestety nie poszedł, ale jak widzicie, ROW tej maszyny jest całkiem dobry. Tutaj nieco ponad 4 sekundy wystarczą, żeby wbić się kolejny raz. Ładujemy tutaj, przez chwilę był pocisk hit, tak, mamy tutaj hity. To takie też celowanie po pikselach, więc oczywiście możemy spodziewać się tego, że nie trafimy. Zastanawiam się, co tutaj zrobić, jak się ustawić, żeby tutaj Deadowi jak najlepiej pomóc, bo no jest on troszeczkę tam przyciśnięty w mieście, nie bardzo się już może ruszyć. Chciałbym zająć się tą lewą flanką, żeby nasz wutek nie padł, a widzę, że ma on jakieś takie zakusy, żeby tutaj przycisnąć tą linię 9, linię 0. I stwierdziłem, że no może mu pomogę, tam jest jedna maszyna wroga, we dwóch go może porobimy. I troszeczkę byśmy zyskali przestrzeni, to bardzo się nam przydało, moglibyśmy oflankować tych wrogów, którzy są w mieście, złapać jakieś lepsze kąty. Ładuję burzaka, zobaczymy, czy tutaj będziemy mieli jakieś przestrzały. W mieście sytuacja się, powiedzmy, ustabilizowała, niewiele się tam w tej chwili dzieje. Na Skodę oczywiście nie ma przestrzału, ale na wszelki wypadek zerkam, czy tam coś się uda. Nasz ten H105 przez 1000 niszczy swojego vis-a-vis. No i jak widzicie, teraz tak nie za wiele tutaj mogę robić. Teraz przyznam się, bo dlaczego miałbym się nie przyznawać. Oddaliłem widok i chciałem się przyjrzeć,
jak wygląda sytuacja tutaj, jak wygląda rozjazd i zastanawiałem się, co robić dalej i powiem szczerze, że spadłbym z tej przepaści, w ostatniej chwili się zorientowałem. T95 puszuje Deda, który dzielnie tam stawia opór na TS-ie. Widzimy tego TNH, od którego niestety się odbiłem. To jest duża odległość. Pociski, jak widzicie, szpatułki są bardzo, bardzo wolne. Co nie zachęca do snajpienia z dużej odległości, ale z drugiej strony nie macie zbyt wielkiego wyboru często, bo tak jak wspomniałem, jeżeli zrobicie zły wyjazd, to po prostu w ułamku sekundy zostaniecie rozerwani. Także te pociski poniżej 1000 metrów na sekundę są naprawdę, naprawdę upierdliwe. Teraz kalafior tego T95, ale próbuję łapać jakieś kąty. Niestety nie będzie to potrzebne, albo istety, bo okazuje się, że Dedowi udało się wysadzić tego T95 prawie za full HP, także 1500 obrażeń. Pamiętam, że mieliśmy z tego dużą radochę, fajny strzał. Udało się. 8 do 7, mam 1700 niecałe widocznych obrażeń, także niewiele w tej bitwie tak naprawdę na razie robię. Cały czas się kręcę gdzieś z tyłu, próbuję pomagać Dedowi, który jest w mieście. Zastanawiam się też nad tym, żeby z WTK-iem pchnąć tą lewą stronę, ale spokojnie, akcja jeszcze się będzie tutaj zagęszczać, jeszcze się rozkręcimy. Lorka niszczy Skodę T50, 9 do 8. No nic nie zapowiadałoby, że tutaj jeszcze jakieś emocje będą w tej bitwie, że coś tutaj fajnego się będzie działo. Pytam się WTK, ile HP-ków ma wrogi KPZ, bo no nie wiedziałem ile. Nie potrzebuję już odpowiedzi, bo teraz to już sam widzę. Puszuję naszego Waffenträgera 9 poziomu. Ja jadę mu z pomocą, nawet jeżeli nie uda mi się go uratować, no to przynajmniej powinienem być w stanie go dobić. Teraz strzał z pocisku przeciwpancernego. Burzak niestety niedobrze pocelowany. To jest zawsze też ryzyko, bo możemy z burzaka się nie przebić i wtedy nasz DPM spada niemal do zera. No ale kiedy te burzaki oddają, kiedy udaje się penetrować wrogie czołgi, oczywiście wymaga to też znajomości charakterystyk pancerza, najróżniejszych maszyn, których jest mnóstwo, zwłaszcza na 8 tierze, na tierach 9 też jest pełno różnych maszyn. No i część z nich oczywiście powtarza się, są takie charakterystyczne, wiadomo, że można na przykład, nie wiem, w buraska czy w kogoś strzelać z burzaków, ale dużo jest maszyn takich, które rzadko spotykamy w bitwach i wypadałoby wiedzieć, z czego do nich strzelać. Oczywiście do wszystkich tych też maszyn można strzelać po prostu z amunicji przeciwpancernej. Jak widzicie, zrobiło się 10 do 10. Mamy niestety bardzo dużą stratę punktową. W zasadzie wrogowie mają dwa razy więcej HP niż my. Ja tych HP-ków troszeczkę zachowałem. 10-11. Niestety Ferdek rozwala mojego drugiego plutonowego. Mamy tego Ferdzisława na balkonie. Niestety obawiam się, że na tym balkonie oprócz niego są również różne inne maszyny i wyjazd pod 3 TD-ki raczej nie skończyłby się zbyt dobrze. Stwierdziłem więc, że w mieście, w którym można gdzieś się schować przed tymi przestrzałami, po prostu łatwiej będzie mi wspomóc drużynę. 10 do 12. Wygląda to coraz gorzej. Zostało nam tylko 1600 HP-ków łącznie w drużynie. Mam tego WTK, który w sumie dzielnie tutaj sobie radził na tej flance. IS-3-2 jest w mieście, ale no ma 500 HP-ków, a ten wrogi TD-ek jest pełny, więc też nie wiadomo ile pożyje. Zdecydowałem się więc, że pojadę do miasta. Spróbuję mu pomóc. Wiele po tej bitwie tak naprawdę już... Po pierwsze myślałem, że to będzie przegrana. W sumie wszyscy myśleliśmy. Ale jeszcze nie uprzedzajmy biegu wydarzeń. Ten IS-3 ładnie pompuje WZ-tę. Bardzo dobrze sobie radzi. Ja go przebijam. Raz w boczek to było takie, no... Bardzo duże poświęcenie ze strony naszego ISA-3-2, ale opłacało się pod tym względem, że wypompował, no w sumie ja mu pomogłem na koniec, ale wypompował praktycznie całą tą WZ-tę i no i udało się posprzątać w mieście. Teraz zostają 3 TD-ki wroga, my mamy tego WTK jeszcze ze sobą w drużynie, który tam próbuje coś tam podjechać pod bazę wroga, ale no wiadomo, że jest to bardzo, bardzo ryzykowne. Wiemy, że są tam wrogie maszyny. Ja decyduję się wrócić, bronić naszej bazy i powiem wam szczerze, że tutaj bardzo, bardzo potężne lagi miałem też w tym momencie.
Tutaj już nie, ale kiedy przejeżdżałem przez to miasto i mówię, no bitwa praktycznie przegrana, a jeszcze mam lagi, to już chyba panowie jest pozamiatane. Załadowane burzaki na tego nomada, udaje się strzelić go raz, drugi, trzeci i jak widzicie, kiedy burzaki wchodzą, kiedy udaje wam się dobrze celować, to naprawdę, naprawdę można konkretnie pozamiatać. 13 do 14 zostaje sam na dwie wrogie maszyny. O, tutaj są te lagi też, o których mówiłem. To nie jest błąd powtórki, tak faktycznie wyglądało to z mojej perspektywy. Nie byłem w stanie kierować w ogóle pojazdem i mówię, kurczę, szkoda, 4 fragi. Jest okazja na taki mini wyciąg. Wiem, że jest Ferdynand w przeciwnej drużynie, który ma bardzo dużo HP-ków. Jest też szpatuła, ale Ferdynand raczej ma gorszy zasięg widzenia ode mnie, więc będę w stanie go outspotować. A szpatułka jak to szpatułka, jeżeli dobrze będzie mi losować, jeżeli będę dobrze celował, to po prostu, no to jest trochę loteria. Jeżeli jemu wejdą 2 burzaki, to jestem trupem, ale jeśli nie, no to ja mogę wyjść z tej opresji zwycięsko. Nie byłem pewny, ile szpatułka ma HP, zobaczmy, czy tutaj coś widać. No tutaj w powtórce nie jest to chyba pokazane tak jak trzeba, bo szpatułka tutaj ma full HP-ki, a w rzeczywistości chyba tak nie było. Udało mi się dojechać na ten obronny balkon, bo stwierdziłem, że jeżeli jest 2 tych wrogów, to po prostu no muszę zająć jakąś taką pozycję, która da mi przewagę. Lagi mi się na szczęście skończyły, więc mogę już spokojnie grać, to była wielka ulga. Oddaję strzał Ferdynanda, hity tutaj powinny robić robotę, bo Ferdynand ma gruby pancerz, ale nie jest to pancerz jakoś mocno pokątowany. Jest to pancerz złożony praktycznie z prostych płyt i raczej bez najmniejszego trudu powinny te hity, gdzie nie trafią, po prostu go pompować. Nie ma też tam żadnych pancerzy warstwowych, jakichś takich wynalazków. To nie jest tak jak radzieckie czołgi ciężkie na przykład, czy inne maszyny. Pojawia się szpatuła, mamy załadowanego burzaka, on mnie trafia, ale ja mam przewagę HP-ków. No i udaje się wyjąć tę bitwę. Do pewnego stopnia, bo szpatułka była takim największym chyba zagrożeniem. Ferdynand, niestety, no nie udało się skończyć tego Ferdynanda. On strzela blindy, jak widzicie. Próbuję jeszcze raz go spotnąć. Zostało 2 minuty bitwy, także czas powoli też zaczyna tutaj odgrywać ważną rolę. Najbardziej bałem się tej szpatułki. Nie wiedziałem, gdzie ona jest. Nie wiedziałem, czy nie zajedzie mnie po prostu od pleców i wtedy 2 pociski w odstępie 4 sekund i tak naprawdę byłbym trupem, jeżeli dobrze by to rozegrał. Przejechał przez środek pola, przez otwartą przestrzeń, zaryzykował. No i niestety to mu się nie opłaciło. Udało mi się wsadzić takiego dość fajnego snapa. Szpatułka dość szybko skupia. Ma takie sprytne to działo, które no ja osobiście bardzo lubię. No, wiem, że niektórzy nawet ulepszone celowanie wożą, to znaczy mniejsze kółko, tak? Wożą na szpatułce, bo denerwuje ich ta celność działa, która na papierze jest bardzo, bardzo dobra, a jednak no nie zawsze się taka okazuje. Ja wolę, szczerze mówiąc, nie poprawiać tego działa może aż tak bardzo, bo jestem zadowolony z tego, jak ono się zachowuje, ale bardzo przeszkadza mi, kiedy próbuję grać bez ulepszonego, bez turba po prostu, bez ulepszonej jakiejś mobilności. Przejeżdżam linią krzaczków, widzę tego Ferdka, on mnie nie widzi, wyświecamy go, zanim on zdążył cokolwiek zrobić, udaje się na minutę przed końcem bitwy odnieść zwycięstwo. To był też 6 frag, także zobaczmy podsumowanie. Przejdźmy do podsumowania tego starcia i tego filmiku tak naprawdę. A screeny końcowe wyglądają następująco, jakby to powiedział Dead. Mam nadzieję, że dostatecznie agresywnie to wypowiedziałem. Za bitewkę wpadła odznaka mistrzowska asa pancernego i to był mój pierwszy as pancerny na tej maszynie. Dość długo na niego czekałem, ale warto było, bo po drodze zagrałem dużo naprawdę ciekawych bitew i naprawdę szpatułka przypadła mi do gustu. Niecałe 4600 obrażeń własnych, damage'a nastrzelonego, mamy dużego kolibra, mamy top guna, bo udało się zrobić 6 fragów. Sporo tych maszyn potłukliśmy wroga, 7 obrażeń krytycznych, czy trafień krytycznych. Tak jak wspominałem, no ta bitwa nie jest może jakoś szałowa, zdarzało mi się sporo więcej nastrzelać w okolicach 6000 szpatułką, nawet kilka razy, a były też bitwy, które miały potencjał na jeszcze więcej obrażeń, ale ta bitwa była fajna pod tym względem, że początek był taki dość trudny, nie wiedziałem za bardzo, gdzie się podziać, potem jeszcze te lagi. Bitwa, myślałem w sumie, że będzie przegrana, a jednak udało się na koniec pokazać jeszcze pazurki
i tę bitwę wyjąć. Co rzadko mi się zdarza, żeby dobrze rozegrać końcówkę, więc byłem bardzo, bardzo zadowolony. Wszystkie te wyczyny i ekscesy dały mi 1503 bazowego expa, co tego dnia wystarczyło na M-kę. Szczerze mówiąc, sporo tego expa naliczyło, jak na losowanie na 8 i 9, ale no nie będziemy oczywiście narzekali. Bardzo dobrze też postrzelał Dead, czyli tak jak wspominałem, ten Pluton naprawdę się sprawdza z TSM 54. Niemal 3800 swoich obrażeń, dwa fragi, to dało Deadowi aż 1302 bazowego expa, czyli też bardzo, bardzo ładnie. Co ciekawe, te dwie bitwy, które dzisiaj oglądaliście w filmiku, zostały rozegrane tego samego dnia. No nie jedna po drugiej, ale tam w odstępie dosłownie jakoś tam kilku bitew, także bardzo ciekawe. Kulerek na Nomadzie, no niestety to nie była jego bitwa, tym razem się nie udało, ale taki jest los już graczy na papierowych maszynach. Sam to doskonale rozumiem i sami doskonale wiecie, że też często właśnie tak się kończy mój udział w bitewkach. Mam nadzieję, że takie bitwy, może trochę nieszablonowe, nie z jakimiś kosmicznymi wynikami, ale wydaje mi się, że dość ciekawe, przynajmniej takie były z mojej perspektywy, na szpatułce, podobały wam się. Jeżeli tak było, to możecie śmiało ten filmik skomentować, ocenić. Możecie też zaprosić Deada na wirtualną kawę, do której link znajdziecie w opisie pod filmem lub w przypiętym komentarzu. Myślę, że na pewno bardzo się ucieszy. A ja postaram się zrobić jeszcze inny materiał na szpatułce, już nie kiedy gram w Plutonie, ale kiedy latam solo, bo trochę tych bitew się nazbierało, a tak jak wspomniałem, otrzymałem jednoznaczne wytyczne, że materiały o szpatułce muszą być co najmniej dwa. Dlatego dzisiaj życzę już wam miłego dnia, czy miłego wieczoru, zależy kiedy oglądacie ten film. Trzymajcie się, cześć!